Witam. Ja nazywam się Rafał Woś, a to jest rozmowa obserwatora finansowego. Dziś naszym gościem jest dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry panu. Porozmawiajmy, cóż za zaskoczenie, o inflacji. Czy jest coś nowego, czego się pan doktor dowiedział o tym zjawisku społecznym i ekonomicznym w ostatnich 2 latach? O, czego się nauczyłem? Myślę, że mnóstwo się nauczyłem przez ostatnie 2 lata. To znaczy, ja nigdy nie miałem może nieprzyjemności życia w czasie, kiedy inflacja jest bardzo wysoka. Ja zaczynałem tak zwaną karierę w latach 2005-2006. Nie pamiętam okresów bardzo wysokiej inflacji. To znaczy pamiętam, ale byłem wtedy de facto dzieckiem, więc to nie za wiele mi w głowie zostało. Natomiast ostatnie 2 lata, wydaje mi się, pokazały nam, że inflacja w znaczącym stopniu może być napędzana przez politykę fiskalną. To jest raz. I myślę, że dwa, nauczyliśmy się, i ja się też nauczyłem, że w zasadzie szoki, do których się przyzwyczailiśmy, mam na myśli tutaj głównie ruchy na cenach surowców, cenach ropy naftowej, no to są szoki zwykle małe, tak? Prawdopodobieństwo występowania takich dużych szoków, i to możemy też ekstrapolować na przyszłość, wcale nie jest takie małe i myślę, że żyjemy teraz w takim otoczeniu, że trzeba być naprawdę bardzo gotowym i tak bardzo uważnie śledzić dane bieżące, żeby w porę reagować, bo w tym momencie ja bym się nie potrafił założyć, gdzie będzie inflacja za 2-3 lata z jakąś tam dużą pewnością, a już na pewno nie powiedziałbym, że za 10 lat na przykład będziemy w hiperinflacji, tak? Bo równie dobrze możemy mieć inflację w celu albo deflację. Albo cel inflacyjny może być gdzieś zupełnie indziej, albo może się wydarzyć jeszcze jakiś inny twist w tej debacie na temat inflacji. Bo ja mam takie wrażenie, że nasza debata o miejscu inflacji w gospodarce tak naprawdę dopiero się zaczyna. Jakoś nie wierzę w łatwy powrót do inflacji mieszczącej się w przedziale od 0 do 2. Również dlatego, że poprzednie 2 dekady, zwłaszcza od czasu kryzysu 2008 roku, to może i był czas niskiej inflacji, ale jednocześnie to jest czas, który na Zachodzie wspomina się raczej źle i nie ma tu mowy o żadnym rozrzewnieniu. Przeciwnie, to jest okres stagnacji, wysokiego bezrobocia w wielu miejscach, słabego wzrostu produktywności, społecznych napięć. W Polsce nie widzimy tego aż tak dobrze, bo u nas te minione 10-15 lat to był bardzo dobry czas, ale na Zachodzie nie. I nie wiem, czy ta perspektywa powrotu do tamtych czasów jest dla nich taka nęcąca. Dlatego wydaje mi się, że rozmowa o roli inflacji w przywróceniu gospodarkom zachodnim pewnego gospodarczego wigoru jest dopiero przed nami. Nie sądzi pan? Myślę, że wiele jakby rozmów o dotychczasowych, powiedzmy, że paradygmatach jest jeszcze przed nami. I myślę, że tutaj musimy rozróżnić jakby 2 kwestie, tak? Jedną kwestią jest cel banków centralnych, który o ten cel było łatwo, to znaczy przez ostatnie lata przed COVID-em łatwo było doprowadzać inflację do celu. Problemem były raczej jakieś takie napięcia deflacyjne, do których przyczyniła się, no powiedzmy, że dość mało aktywna rola polityki fiskalnej, kontynuacja procesu globalizacji, przede wszystkim globalizacja usług. I w tym okresie tak naprawdę no, nie było problemu z inflacją, ale tak jak pan słusznie też zauważa, gospodarki jakoś spektakularnie nie grzały, tak? I to jak najbardziej wszystko jest spójne z jakąkolwiek teorią, tak? No, za bardzo nie grzaliśmy, ale inflacja nie była zbyt duża. No i teraz nagle mamy wyskok. W tym momencie no, inflacja to jest zwykle kilka razy cel inflacyjny banków centralnych. Banki centralne z uwagi na to, że no, de facto nie mogą powiedzieć, że ta inflacja nie wróci do celu, bo utraciły wiarygodność, no nadal mówią, że ta inflacja wróci do tych celów. Natomiast no, niektóre robią więcej w tym temacie, a niektóre robią mniej. Jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że taka bardzo mile widziana koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej, o której mówiła na przykład ostatnio Christine Lagarde, ona się moim zdaniem nie wydarza i w najbliższym czasie też się nie wydarzy, bo ludzie są w stanie zaakceptować wysoką inflację, ale są w stanie zaakceptować ją, ja mam wrażenie, jeśli dostaną coś w zamian, to znaczy jeśli rząd aktywnie im pomaga, kierując jakieś transfery tu i tam, to wydaje mi się, że to jest automatycznie to jest mniej dotkliwe. Czy ktoś myśli, że to jest zła równowaga? Wydaje mi się, że ludzie sobie nie zaprzątają takimi myślami za bardzo głowy. Raczej jest takie myślenie, jakoś to będzie. Natomiast makroekonomicznie
mogło się okazać teraz, że po prostu przesunęliśmy się na inną równowagę nominalną, to znaczy wszystko układa się przy wyższym poziomie płac, wyższym poziomie cen. Czy to jest stabilne w długim terminie? No raczej nie jest, tak? Bo eskalacja oczekiwań i tak dalej i może być coraz trudniej. Recepta czy tam pigułka, którą teraz trzeba by zaaplikować, która jest powiedzmy, że pewna i sprawdzona, no to jest spora recesja, tak? To powie każda krzywa Philipsa nowokeynesowska. Spora recesja, bez tego będzie trudno. No a jakie dowody mamy teraz na to, czy to działa, czy nie, no to już jakby możemy kontynuować za chwilę. To prawda, ale warto też zauważyć, że zmienia się polska debata ekonomiczna. Oczywiście, że w grze są ciągle liberalni puryści, którzy chcą walczyć z inflacją za wszelką cenę. Ale z drugiej strony mamy też coraz większe przekonanie, że jest w zdrowej gospodarce miejsce na choćby bardziej aktywną politykę fiskalną rządu, albo na luźną politykę monetarną banku centralnego, albo na wzrost płac. I że to będzie się odbywać kosztem presji inflacyjnej. Więc może ta gra jest warta grzechu? Myślę, że w ogóle nasza debata ekonomiczna również stała się dużo bardziej spolaryzowana w ostatnich latach, bo przede wszystkim to fajnie, tak? Natomiast teraz wydaje mi się, że jest się o co kłócić tak naprawdę, jest o co kruszyć kopie. Bo ja sobie przypominam taki okres przed pandemią, że de facto debata ekonomiczna była głównie skoncentrowana na tym, czy system podatkowy został uszczelniony, czy nie, jaka jest luka VAT. No przyznam, że to nie są jakieś tam tematy takie sexy dla mnie, ja nie za bardzo je lubię, tak? Natomiast w tematach, które lubię, czyli w takich tematach cyklicznych, no trochę było tak nudno, no gospodarka ruszała, trochę się te procesy inflacyjne rozkręcały, natomiast tam nie było jakichś super wyzwań prognostycznych. No my kłóciliśmy się tak naprawdę w gronie ekonomistów trochę tak o fistaszki. Natomiast teraz, no teraz to jest debata, tak? To jest piękne pytanie, czy inflacja wróci, tak? No i dodatkowo na to nakładają się jakieś pytania normatywne, czy jak inflacja jest wysoka, to dobrze, czy musimy ją na siłę zbijać, bo to źle. No i przyznam, że na te pytanie normatywne jest mi trochę trudno odpowiadać, bo w zasadzie ja się tym nie zajmuję, tak? Mnie interesuje taka ekonomia pozytywna, czyli jakby szukanie tego, co będzie. I w tym momencie mi się wydaje, że będzie ciężko jakby utrzymać taki model, w którym inflacja jest wysoka. Po pierwsze dlatego, że przede wszystkim oczekiwania inflacyjne, one są wysokie, tak? My je powiedzmy, że policzyliśmy, one są tam między 10 a 12%. To oczywiście nie jest bieżąca inflacja i można zakładać, że one są do pewnego stopnia adaptacyjne, więc jak inflacja trochę spadnie z uwagi na surowce i energię, to one też się trochę obniżą. No ale mimo wszystko, no to jest kilka razy cel inflacyjny. No i teraz wracając do tej krzywej Philipsa, no to jest pewien problem, tak? Musiałoby się wydarzyć coś tutaj, żeby te oczekiwania zakotwiczyły się niżej, no bo na podstawie każdej jakby znanej teorii, no po prostu się nie da. Druga sprawa, rządy. Rządy są, wydaje mi się, dużo bardziej hojne, są zupełnie inne potrzeby tak naprawdę. Kolega Mikołaj Raczyński, pewnie skądinąd wszystkim znany, on ma taką bardzo, bardzo, bardzo ciekawą obserwację, to znaczy, gdy startowało 500+, które było warte 1% PKB, no to była wielka debata, czy to jest rozdawnictwo, czy to nie jest za dużo. Natomiast teraz 1% PKB wydatków czy transferów to po prostu sobie idzie tak, ja bym powiedział, pod radarem i tak naprawdę nikt jakiegoś wielkiego halo z tego tytułu nie robi. Czyli jakby ten celownik i przyzwyczajenie do tego, że tego wszystkiego jest dużo, on się jednak przestawił gdzie indziej. No i teraz pytanie, czy rządy nagle stwierdzą, dobrze, my teraz będziemy współdziałali z polityką fiskalną i zacieśnimy pasa. No okej, tylko teraz mamy taki tutaj clash interesów trochę takich ekonomicznych, politycznych i nawet geopolitycznych, bo czy gdzie tu postawić, jakie wagi przypisać? Czy wolimy mieć jakby dużo niższą inflację, czy wolimy czuć się na przykład bezpiecznie, tak? Czy rządy powinny odpuścić wydatki zbrojeniowe i skoncentrować się na konsolidacji fiskalnej, czy po prostu iść z wydatkami zbrojeniowymi, dbać o bezpieczeństwo i powiedzmy, że inflacja tam naprawi się, powiedzmy, że sama, albo naprawi ją polityka pieniężna. No wydaje mi się, że jednak jesteśmy w tej pierwszej równowadze, tak? Takich aktywnych polityk fiskalnych. No i znowu, no przy wysokiej inflacji nie zaczynamy z 2%, tak? Zaczynamy z 12%, więc no mi trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym będzie to jakby łatwo, szybko i tak zupełnie bezboleśnie zbiegało do celu. Ja raczej bym nawet podbił tutaj temat, że w zasadzie do celu to możemy wrócić przy splocie szczęśliwych wypadków. A
A może z tą inflacją to będzie tak jak z COVID-em? W końcu media przestaną grzać temat i ludzie trochę o tym zapomną. To znaczy, inflacja wciąż będzie powyżej dawnego celu, ale nikomu jakoś nie będzie to już szczególnie przeszkadzało. A to jest w ogóle bardzo ciekawa teza, bo wydaje mi się, że ta atencja medialna, która była przykładana do inflacji, ona faktycznie była jakaś tam funkcją wysokości tej inflacji. Jak będziemy schodzić ze szczytu tej inflacji, bez względu na to, z jakiego powodu tak naprawdę, no to myślę, że tej atencji będzie mniej. To znaczy, pojawią się pewnie jakieś artykuły, że ona faktycznie spada, bo widzę, że dziennikarze jakby szukają już tych spadków trochę. No nie widzą ich na razie, bo ich za bardzo nie ma. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie temat wygaśnie, tak? I to byłby temat też, który sprzyjałby stabilizacji oczekiwań. Ale wydaje mi się, że ten problem ma w ogóle drugie dno, tak? Jeśli zakładamy taką hipotezę, że inflacja, która będzie niższa, chociaż cały czas powiedzmy, że dwucyfrowa albo kilka razy cel, ona będzie mniej odczuwalna, no to wydaje mi się, że logiczną konsekwencją jest też zakładanie, że podmioty gospodarcze też będą ją tak postrzegać i podmioty gospodarcze nagle będą czuły przy wysokich, powiedzmy, nominalnych przychodach czy płacach, że im się znacząco poprawiło. Czyli możemy wrócić tak naprawdę do kontynuacji wzrostu PKB i to całkiem, no całkiem może być przyzwoicie. No i wtedy naturalnie to prowadzi nas do innego pytania, tak? Czy ta inflacja, która spadła, czy ona już ma tylko i wyłącznie kierunek spadkowy, czy zaczniemy zabawę od początku, tylko nie przy inflacji 2%, tylko 10%, tak? Ale o tym już mówiliśmy, więc to każdy kij ma dwa końce tutaj, mam wrażenie. A płace? Kiedy wrócą wzrosty płac realnych w Polsce? Myślę, że nieprędko. To znaczy, ja miałem takie dwa okresy myślenia o płacach i o inflacji i ja jestem w tym momencie w tym drugim okresie. To znaczy, obserwując spowolnienie gospodarki w 2022 roku, obserwując napływ uchodźców i generalnie obserwując procesy płacowe, ja miałem dość duże przekonanie, że te płace, one nominalne, one nie kręcą się z uwagi na, powiedzmy, że oczekiwania inflacyjne, tylko powiedzmy, że to jest jakieś echo nierównowag na rynku pracy, które wypracowały się w tym okresie takim prosperity w 2021 roku, czyli w tym ożywieniu po-covidowym. I tam tych oczekiwań inflacyjnych w zasadzie nie ma. I jak gospodarka, powiedzmy, że zwolni, cały czas będziemy mieli tych uchodźców, czyli dodatkową siłę roboczą na rynku, no to płace też istotnie zwolnią. No i teraz ja porzuciłem to myślenie gdzieś tak koło października, listopada, gdy Rada Polityki Pieniężnej dokonała ostatniej podwyżki stóp procentowych, bo te płace, mimo że to wyglądało w ujęciu tam rocznym na stabilizację, pokazały, że de facto te wzrosty tych płac, tak z miesiąca na miesiąc, gdy je sobie tam ładnie odsezonowujemy, one są wciąż bardzo wysokie, tak, więc tam nic się nie stało, tak? Mimo tego, że gospodarka zwolniła i zwalnia od drugiego kwartału, tam się nic nie stało. No i teraz, jaka tam jest hipoteza, która w tym momencie akurat wydaje mi się lepsza? No, wydaje mi się, że hipoteza jest prosta, tak? Operujemy w gospodarce w zasadzie niedoboru siły roboczej i my z tego łatwo nie wyjdziemy. Poprzednie epizody spowolnień recesji w Polsce, no oprócz tej covidowej, która była bardzo nietypowa, one odbywały się raczej przy rynku pracy, który był relatywnie luźny. Więc tam było łatwo o szybkie zwolnienia, łatwo o szybkie obniżki płac, bo generalnie ten pracownik po prostu był na rynku. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie, i biorąc pod uwagę procesy też demograficzne, biorąc pod uwagę jakąś tam zmianę generacyjną i zmianę w ogóle podejścia do pracy, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o podejście tych tak zwanych zetek i osób starszych, no to to jest tak naprawdę przepaść, jeśli chodzi o szacunek dla czasu wolnego, asertywność i tak dalej. To w sumie temat na inną rozmowę, tak? Ale wracając tak do makro, wydaje mi się, że funkcjonujemy w gospodarce niedoboru siły roboczej i tak będzie przez kolejne lata i to będzie wywierało presję na wynagrodzenia nominalne. Inflacja trochę odpuści, natomiast wydaje mi się, że perspektywa powrotu do płac realnych rzędu kilku procent, to może do końca roku to jest 1-2, natomiast nie jest to 5. No dobrze, a jak dziś wygląda Polska na tle innych zachodnich krajów? No to tutaj historia jest, wydaje mi się, trochę dłuższa, tak? Jakby nie ulega wątpliwości, że w tym takim cyklu inflacyjnym
Raczej najlepiej radzą sobie Stany Zjednoczone, bo po pierwsze ta inflacja jest już najniższa i faktycznie oprócz takiej, powiedzmy, tej nakładki żywnościowo-paliwowej, która ją zbija, faktycznie mamy tam do czynienia z procesem, który prowadzi do tego, że widać już spowolnienie rozpędzenia inflacji bazowej. No jeszcze raz jakby spróbuję to ułożyć po polsku. Inflacja bazowa tak z miesiąca na miesiąc przyrasta coraz wolniej. Więc widzimy faktycznie, że ten proces dezinflacji tam się zaczął. W strefie euro sytuacja jest, powiedzmy, że podobna w kontekście poziomu, to znaczy mamy trochę niższy poziom inflacji niż mieliśmy. Natomiast tu cały czas jest problem z inflacją bazową, bo ona wykazuje jedynie jakieś tam niemrawe oznaki hamowania. I wydaje mi się, że tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych można mówić o jakiejś takiej pozytywnej trajektorii na rynku pracy, to znaczy jest tam jakieś rozluźnienie, widać, że te dynamiki płacowe one opadają, to tak w przypadku strefy euro, ostatnio mieliśmy informację bodajże wczoraj dotyczącą zbiorowych uzgodnień płacowych, bodajże te obejmujące około 5 milionów pracowników, przemysł plus detal, w przeciągu kolejnych 2 lat mediana oczekiwań płacowych jest chyba około 12%. Ja bym powiedział, że na Niemcy to jest dużo. Więc może się okazać, że faktycznie ta inflacja bazowa jest dość uporczywa w strefie euro, tym bardziej, że strefa euro, wydaje mi się, ma komponent taki dotyczący popytu wewnętrznego, którego nie mają Stany. To znaczy strefa euro w zasadzie, ona jeszcze nie pokazała tej takiej stymulacji fiskalnej, która jest inherentnie związana z programami unijnymi i budżetowaniem unijnym oraz z tym funduszem odbudowy po-covidowej, bo w zasadzie to będzie cały czas tam trwało, czyli strefa euro jeszcze będzie stymulowana fiskalnie, Stany już nie są, więc jak to jest jakiś element dodatkowy popytu. Natomiast Polska, no Polsce bliżej zdecydowanie do strefy euro, tylko że oczywiście poziomy są nie takie, bo te poziomy są, powiedzmy, że 2 razy wyższe. No i bym powiedział, że jeśli chodzi o rozpędzenie inflacji bazowej, no to zaryzykowałem tutaj tezę, że tutaj nie ma absolutnie żadnych oznak, że ta inflacja bazowa ma jakiś tam potencjał do spowolnienia, tak bazując na danych takich, które już wyszły. Czyli inflacja zostanie z nami na dłużej, więc może dowiemy się o niej jeszcze czegoś nowego? Myślę, że nauczymy się przede wszystkim tego, że historia często nie jest dobrym przewodnikiem i myślę, że nauczymy się wreszcie, że this time is different, to znaczy mimo sygnałów jakiejś takiej solidnej dezinflacji, które płyną z rynku towarowego, czy które płyną z cen producentów, które w normalnych warunkach uznalibyśmy za sygnały nadchodzących spadków inflacji, to znaczy gdyby mi ktoś pokazał parę lat temu, że dynamika cen producentów to jest tam powiedzmy 10%, inflacji 16%, ale wcześniej dynamika cen producentów była 12% i tak się obniżyła do 10% i się te dwa wskaźniki przecięły, to ja bym powiedział, dobra, koniec problemu z inflacją, stopy procentowe zaraz będą spadać. Natomiast w tym momencie ja takiego przekonania nie mam i to głównie płynie moja obawa ze strony rynku pracy i ze strony sektora usług, który być może zrobił się bardzo specyficzny i który wcale nie musi być kalką tego, co się dzieje w przypadku towarów. To znaczy, możemy mieć jakąś tam obniżkę inflacji w towarach, natomiast niekoniecznie musimy mieć tą obniżkę w sektorze usług. A jak przyjmiemy, że jednakowo wysokie płace wpływają na inflację towarową i usługową, to w zasadzie niczego nie musimy mieć, tak? Dopóki rynek pracy jest mocny, dopóki pracownika brakuje, to nie musimy mieć niczego. Oczywiście można to rozwiązać w kolejnych latach jakimś postępem produktywności, który pogodzi jakby wysokie dynamiki płac nominalnych i niższe zmiany cen. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, tak? My jesteśmy cały czas w jakimś tam okresie przejściowym. No dlatego tak nawiązując do początku rozmowy, za 10 lat to nie wiem, nie stresuje mnie jakoś nadmiernie ta inflacja. Mnie ona stresuje w tym okresie takim najbliższym, powiedzmy 2-3 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.